można by mówić długo, prawda? I 15 lat to tak paroma słowami bardzo, bardzo dobrze słyszałem lepienie. Tyle można by powiedzieć. Pozwólcie Państwo, że w imieniu zarządu ja odczytam takie pisemko. Pani Małgorzata Roje, kierownik oraz pracownicy, pracownica ramitki tangowa Filii Ośrodka Kulturowo. Szanowna Pani Kierownik, Szanowni Państwo, z okazji jubileuszu 15-lecia pracowni ceramiki Angowa Filii Ośrodka Kultury Opota w imieniu Zarządu Dzielnicy Opota Miasta Stołecznego Warszawy mam zaszczyt złożyć na Państwa ręce serdeczne życzenia i gratulacje. Z uznaniem i podziwem obserwujemy działalność artystyczną i didaktyczną oraz zaangażowanie pracowników pracownic ceramiki Angowa. Przyczyniają się one w istotny sposób do rozwoju kultury i sztuki ceramicznej na terenie dzielnicy Opota. Wysoko cenimy pracę zespołu Angowy, która stwarza artystyczne zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów oraz prowadzi do powstania wielu wartościowych prac. Nieświętowany jubileusz będzie powodem do zadowolenia, a także bodźcem do dalszego działania. W uroczystej chwili jubileuszu chciałbym życzyć Państwu znakomitego rozwoju pracowni ceramiki z pożytkiem dla mieszkańców dzielnicy Ochota. Życzę Państwu dalszych sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń, wielu sukcesów oraz wszelkich pomyślności i powodzenia. Szanowni Państwo, dlatego mogę powiedzieć, że mamy tu z Panią Naczelnik skromny kwiatek, a nasze działania, no Pani Małgosia musi przyznać, nasze działania, jeśli będzie człowiek pracował w tym urzędzie, to będą skierowane na pewno pozytywnie i krzywdy, jak to się mówi, nie damy sobie zrobić. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Wszystkiego, co Pan Burmistrz powiedział, Pani Małgosiu, na Pani ręce, składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę wielu sukcesów. Życzę wielu sukcesów, wielu pomysłów świetnych i wspaniałych jakichś inicjatyw. Wszystkiego naj, oczywiście pozytywnego słowa znaczenia. A ja chciałabym na Twoje ręce, Małgosiu, tymi kwiatami podziękować wszystkim pracownikom. Muszę przyznać, że jest to taka filia Ośrodka Kultury Ochoty, która jest po magazynie sztuk, który niedawno obchodził też swoje 5-lecie, takim miejscem, gdzie można rzeczywiście z pasją realizować swoje zainteresowania. To jest wspaniałe, co tutaj się powstaje. To jest taki kosz różności, ale nie ma tam dzikiego kota, nie. Nie wyskakuje. W każdym razie wszystkim uczestnikom, wszystkim instruktorom gratuluję, bo po prostu z tego miejsca zrobiliście coś wspaniałego. To jest takie miejsce, do którego, jak słyszę tutaj, wiele osób wraca, przychodzi z dziećmi, później przychodzą już jako dorośli, później przychodzą jako seniorzy, także wspaniale. Od maluchów do najstarszych naszych mieszkańców, także wspaniałe miejsce i moje gratulacje. Z okazji 15-lecia udało nam się też ufundować taki prezent, który jest dla pracowni może najwłaściwszy, czyli zakupiliśmy nowy piec. To jest chyba najwspanialszy prezent, który dla pracowni jest jednocześnie da Wam nowe możliwości i rozumiem, że z tego pieca wspaniałe rzeczy będziemy podziwiać na 20-lecie. Jeszcze raz gratuluję bardzo serdecznie wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, ja chciałam przedstawić, mnie wszyscy znają, ekipę pracowni ceramiki. Żadetko, wyjdź spod namiotu, chodź tutaj do nas. Ja się nazywam Małgosia Rojek, jestem kierownikiem nie od początku, nie jestem to od początku, jestem od 2000 roku. Od początku jest Joasia Nozykowska, Szarkowska, prawie. Wtedy Krukowska. Joasia jest od samego początku z nami. Kto później przyszedł, nie pamiętam po kolei, ale dobrze, powiem tak, jest z nami Emilka Grzymała, która jest z nami wiele lat. Grupa. I to jest
ekipa etatowa. Nas jest 2,5. 2,5 etatu i są dwie dziewczyny z nami. Żanetka Krzysztof-Jezierska, która stworzyła grupę rzeźby i ją prowadzi. Magda Sobczak, która jest od wielu lat związana z pracownią, a w tej chwili obsługuje głównie szkoły i to jeździ, więc jesteśmy jej bardzo wdzięczni, bo taką trochę niewdzięczną ma tą działkę, ale jest na każdej imprezie z nami. Bardzo ci, Magda, dziękuję. No powiem tak, jeśli ktoś nam jeszcze chce złożyć życzenia, to zapraszam, oddaję mikrofon. Czy już nikt nam nie chce złożyć życzeń? No, mikrofonem. Ja będę przedstawiać, czy chciałam w imieniu Zarządu Związku Celebrytów Polskich serdecznie podziękować Tobie, Małgosiu, i wszystkim osobom, które są od początku z nami na warszawskich spotkaniach celebryckich. Bardzo dziękujemy, zapraszamy również na następne spotkania, ustne już, a tutaj taka mała pamiątka. Słuchajcie, gliniany laur dla pani Małgorzaty Roik oraz pracownic ceramiki Jan Goba przy warszawskim ośrodku Kultury Ochota za wybitnie osiągnięcia w dziedzinie promocji ceramiki. Organizatorzy warszawskich spotkań ceramicznych, Związek Ceramików Polski. Gratulacje, życzenia dalszych pomocy. Kocham wszystkich. O, to były dobre życzenia. My od wszystkich uczestników, z oczywiście wielką pomocą naszych instruktorów, chcielibyśmy wręczyć to lustro. Przyłożyliśmy do tego ręce, jak widać. I do wdzięczności i na 15-lecie i z życzeniami jeszcze wielu lat. Z nami i bez nas. Jeszcze 15. Proszę bardzo. 15 lat. Małgo, ty jesteś naszą siostrą bliźniaczą, więc rodzinie się życzy jak najlepiej. Dlatego dajemy od magazynu sztuki taki symboliczny ruch obfitości, żeby wam niczego nie zabrakło. Same dotacje, żeby same płynęły po prostu z niebka. I oczywiście samych sukcesów. Pani dyrektor, kwiatki są tutaj schowane, bo była wcześniej. Przez 15 lat jesteśmy tutaj od początku razem. I nasze dzieci lepią w gminie. Jest to dla nich ogromna atrakcja. Jest to dla nich wielka frajda i za to dziękujemy i życzymy jak najdłuższej współpracy. Myślę, że będzie. Dziękuję ślicznie naszemu ulubionemu przedszkolu, do którego chodzi dziecko Asi. Małgosia jest z nami, chodzi do przedszkola 102. Chodzi jeszcze o, proszę, jest też uczestnik z przedszkola 102, jego mama, uczestniczka naszych zajęć. Proszę państwa. A jak widzę. Teraz ja będę mówić to długo. Długo będę mówić. Proszę państwa, teraz my chcieliśmy państwu... Idziesz tam do Ciecimonia? Teraz my chcieliśmy podziękować, ale zanim podziękujemy, zapraszamy do wspólnego dmuchnięcia naszych 15 świec. Słuchajcie, nie wiem, na 3, na 3, 4? Nie zgadzam. 3, 4, 5!
proszę fotoreporterów, tam jest napis, tak, proszę, chwila dla fotoreporterów, to zaraz odjedzie z powrotem. Już możemy odsłonić te ścianki namiotu, bo to już nie jest tajemnica, że tam był tor. Thank you.